Zadanie szpieg. W tym zadaniu, po wstępnej obróbce treści i pozbyciu się dwóch parametrów, które jedynie zmieniały koszty krawędzi, mieliśmy na wejściu graf nieskierowany, w którym każda krawędź miała ze sobą dwie wagi. Pierwsza waga nazwijmy waga X i waga Y, czyli waga druga. I naszym zadaniem było powiedzieć, mając limit K na koszt naszej trasy, ile możemy maksymalnie wybrać krawędzi z tego grafu, tak by odwiedzić jak największą liczbę wierzchołków. I teraz jak definiujemy koszt zbioru wybranych krawędzi? No to jeżeli każda krawędź ma ze sobą te dwa koszty, to koszt całego zbioru to jest maksimum po x-ach plus maksimum po y-ach spośród tych wszystkich krawędzi, które wybraliśmy. To niech to będzie koszt, po prostu jakieś, o tak sobie napiszmy. I nie chcemy przekroczyć kosztu k, a jednocześnie chcemy odwiedzić jak największą liczbę miast, wierzchołków. Możemy zacząć z dowolnego wierzchołka. Czyli rozwiązaniem tego testu może być na przykład wybranie tej krawędzi, która ma koszt 5,2. Potem możemy jeszcze najprawdopodobniej skorzystać z krawędzi chociażby 10 i 10. W ten sposób, a nie powiedziałem jeszcze jaki jest limit K, niech to będzie 24. W ten sposób zapłacimy sumarycznie 10 za x, tak? 5 i 10 maksimum to jest 10 i też 10 za y. No i możemy zobaczyć, że no nie da się nic lepiej zrobić, bo wtedy ten koszt będzie już za duży. No dobrze, jak się zabrać za to zadanie? Pierwszym pomysłem, kiedy z reguły to jest dość znana technika, kiedy mamy dwie różne wartości, może dobrze jest skupić się na jednej z nich i ograniczyć ją na przykład od góry. No dobrze, to w takim razie zastanówmy się, jaki moglibyśmy maksymalny wynik otrzymać, jeżeli ograniczylibyśmy od góry wartość x. Nazwijmy ją może jakoś po prostu dużym x-em. Chcemy, żeby nasze rozwiązanie nie korzystało z krawędzi, które mają koszt na x-ie większy niż ten nasz parametr x. Nazwijmy go po prostu x max, żeby się nie myliło. No to wtedy tutaj kluczowa obserwacja jest taka, że możemy skorzystać z wszystkich krawędzi, które mają ten parametr mniejszy lub równy od x max, a jednocześnie mają drugi parametr mniejszy lub równy od k minus x max. Czyli chcemy, żeby ten drugi parametr, czyli y, był mniejszy niż k minus x max. No dobrze. W takim razie, jeżeli mielibyśmy już takie ograniczenie, to możemy dla każdego możliwego ograniczenia kosztu x, których jest, to te wartości x i y mogą być dość spore, ale tych wartości, które występują na wejściu, jest nie więcej niż liczba krawędzi, czyli nie za dużo. Możemy sobie wyznaczyć wszystkie takie zbiory, krawędzi, które mają zarówno ten parametr odpowiedni i ten drugi też się mieści w tym ograniczeniu. Zbudować jakąś strukturę, która odpowie nam, jaka jest największa spójna składowa złożona tylko i wyłącznie z tych krawędzi, które możemy wziąć takimi ograniczeniami. I spośród tych wszystkich ograniczeń x, które rozważamy i tych wyników, które otrzymamy, wziąć maksimum. No dobrze, ale niestety to jest za wolne, ponieważ no, jak wspomniałem przed chwilą, tych ograniczeń na x możemy sobie dobrać aż liniowo wiele, a każde takie przetworzenie od nowa wszystkiego zajmuje też z grubsza liniowo wiele czasu. Chcemy coś troszkę szybszego, ponieważ limity w zadaniu na n, jeżeli się nie mylę, to chyba 10 do 5. Rozwiązanie kwadratowe jest stanowczo za wolne. Na szczęście możemy zrobić to nieco sprytniej. Zauważmy, że gdybyśmy posortowali krawędzie, no może tutaj nie będę dużo rysował, ale posortowali te krawędzie w kolejności po zmiennej x, tak? Czyli to będą na początku te krawędzie, które są najtańsze, czyli tutaj na przykład byłoby 5 i 2 na przykład,
Wiadomo, że tam jeszcze są kolejne konkretne wierzchołki na końcach, a potem na przykład 5, 12 i tak dalej. Na końcu byłaby pewnie krawędź 25 i 12. To możemy właśnie próbować zwiększać ten limit na nasz x i w międzyczasie dodawać krawędzie naszego zbioru. Jednocześnie, jeżeli będziemy mieli jakiegoś tutaj seta, tych krawędzi, będziemy w stanie też wychwycić te krawędzie, które są jeszcze w secie, a po zwiększeniu tego parametru po x, niestety ten parametr y będzie już za duży w tym momencie i możemy go wtedy usunąć. No dobrze, czyli jakby w tej kolejności przeglądając krawędzie, będziemy w stanie dla każdej krawędzi powiedzieć, jeżeli ona od tego momentu, w tym momencie została dodana do naszej struktury, to kiedy ona zostanie z tej struktury wyrzucona? Powiedzmy, że była wyrzucona, jeżeli wybraliśmy jakąś tę krawędź. I każda taka operacja dodania krawędzi będzie taką jednostką czasu. Tych jednostek czasu zauważmy, że nie może być zbyt dużo, ponieważ tych krawędzi jest tylko liniowo wiele. No i teraz zauważmy, że każda taka krawędź będzie jeżeli popatrzymy na te jednostki czasu, to ta krawędź występuje tylko na jakimś przedziale, tak? Powiedzmy, że ona była wyrzucona w tym momencie, więc występuje tylko tutaj. Tylko na tym etapie czasu mogliśmy z niej skorzystać. No dobrze, to nasuwa kolejną znaną technikę, mianowicie jeżeli sobie teraz rozpiszemy, tutaj troszkę zrobię nowy rysunek, będzie nieco więcej pokazywał. Jeżeli zrobimy sobie takie drzewo przedziałowe po tym czasie, tak, czyli będziemy mieli takie wierzchołki, które odpowiadają danym momentom, być może dłuższym przedziałom czasu, to każdej krawędzi z naszego wejścia będziemy w stanie powiedzieć, w którym momencie ona występowała. Tak? Czyli na przykład jedna krawędź była na takim odcinku czasu, a powiedzmy jakaś inna krawędź okazało się, że wystąpiła, została dodana w tym momencie, a odjęliśmy ją dopiero po zakończeniu naszego algorytmu. No i zauważmy, że gdybyśmy chcieli każdą taką krawędź dodać tak brutalnie na tym przedziale, to być może ten przedział jest dość długi i znowu mielibyśmy złożoność kwadratową. Ale ponieważ zrobiliśmy sobie takie drzewo przedziałowe, to możemy skorzystać z tego, że dodamy sobie informację o dodaniu tej krawędzi w przedziałach bazowych tego przedziału czasu, na którym dodaliśmy tę krawędź. To znaczy w ten sposób. I w ten sposób dokonamy maksymalnie logarytmicznie wiele wzmianek o tej krawędzi. Czyli na razie złożoność to jest coś w stylu n log n. No i uwaga. Teraz, jeżeli mamy już w takiej postaci informację o naszych krawędziach, to możemy wykonać po tym drzewie przeszukiwanie DFS w takiej kolejności preorder, jakbyśmy sobie o tym myśleli. I za każdym razem schodząc w naszym drzewie, dodamy wszystkie krawędzie, o których jest wzmianka w tym węźle, do naszej struktury, struktury zbiorów rozłącznych, która będzie nas informowała o tym, ile mamy spójnych składowych, kto jest reprezentantem jakiego wierzchołka. Ta technika jest dość znana i nie będzie w tym momencie dokładnie omawiana. W każdym razie prosto jest do niej dodać krawędź, ale nieco trudniej jest w trybie online odejmować krawędzie z tej struktury. Dlatego właśnie stosujemy tę sztuczkę. Jeżeli bowiem dodamy krawędzie w jakiejś kolejności, powiedzmy, że dodajemy krawędzie, niech tu będzie jakaś kolejność, w jakiej dodawaliśmy krawędzie naszej struktury i w kolejności odwrotnej będziemy te krawędzie usuwać z naszej struktury, to będziemy w stanie uzyskać informację sprzed dodania tej krawędzi o tym, jak wyglądała nasza struktura. Dlaczego? Będzie tak, ponieważ każde dodanie krawędzi w najgorszym wypadku w naszej strukturze dodaje jedną krawędź, czyli jeżeli nie robimy tej kompresji ścieżek, tej najszybszej metody union find, tylko stosujemy tę metodę mniejszy do większego, gdzie zapytanie find działa w czasie logarytmicznym, to zmienimy dokładnie w najgorszym wypadku reprezentanta jednego wierzchołka. Czyli nawet jak dodamy taką krawędź i w tym czasie ona zmieniła coś, to jeżeli przejdziemy do naszego
korzenia, dodamy wszystkie krawędzie, które tutaj były i potem będziemy chcieli się wrócić do góry, to musimy oczywiście wyrzucić wszystkie krawędzie, które są w tym wierzchołku, ale ponieważ wyrzucamy je w takiej samej kolejności, jakiej były, to pamiętamy w momencie dodawania tej krawędzi, co ona połączyła i jeżeli coś połączyła, to jaki był stan sprzed tego połączenia i jesteśmy w stanie tę krawędź usunąć. Tak? Bo zmieniła się tylko informacja o jednym wierzchołku. No dobrze, no to w takim razie ta technika jest dość znana i można o niej przeczytać w internecie, jeżeli ktoś jest ciekawy. Ale właśnie korzystając z niej, nasza złożoność będzie już rzędu n log kwadrat n. Dlaczego? No dlatego, że każda krawędź została rozbita na logarytmicznie wiele przedziałów bazowych. I w każdym takim przedziale bazowym każdą krawędź dodajemy w czasie logarytmicznym, ponieważ taki jest koszt znalezienia reprezentanta w naszej strukturze. Dodajemy sobie tę krawędź, aktualizujemy wszystkie informacje. Ta najbardziej kluczowa, która nas interesuje, to rozmiar największej spójnej, ale to też umiemy zrobić. I potem jeszcze raz musimy odjąć ten element. To też to akurat zrobimy w czasie stałym. No ale jednak ta operacja dodania kosztowała nas logarytm, stąd złożoność n log kwadrat.